W Ostrowieckim Centrum Tradycji Hutnictwa odbędzie się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, zatytułowany Z Albumu Polskiego. Wydarzenie zaplanowano na 28 września i rozpocznie się o godzinie 17. Na scenie wystąpi skrzypek Wojciech Niedziułka. Towarzyszyć mu będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga pod batutą cenionego dyrygenta Jacka Rogali. Wieczór uświetni również Justyna Mroczek-Gil, która wprowadzi słuchaczy w świat muzyki, opowiadając o prezentowanych utworach. W programie koncertu znajdą się także inne perły polskiej muzyki klasycznej, uwertura Leszek Biały czy Czarownica z Łysej Góry autorstwa Józefa Elsnera oraz pierwsza symfonia B-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Nie jest codzienną sytuacją oglądanie orkiestry symfonicznej, skrzypka w repertuarze, który też nie jest jakby specjalnie popularny, natomiast bardzo atrakcyjny. Poza tym no warto wyjść z domu, warto się ruszyć, warto przyjść tam do nas przy Alei 3 Maja 6. Ta sala jest piękna, czeka na Państwa. No i poprzeżywać troszkę inną sytuację niż to, co wokół nas dzisiaj, a dzieje się niestety różnie. Bezpłatne zaproszenia na koncert będą dostępne do odbioru w recepcji OBK od 23 września w godzinach od 8 do 15. W kolejne dni, od wtorku do niedzieli, zaproszenia będzie można odbierać w recepcji w godzinach od 8 do 15 oraz w kasie Kina Etiuda w OBK od 15 do 19.